Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole najmłodsze dziecko z rodziny. Kubrick System Pro, a jest to Technician Case. Zapraszam. Jaram się, nie ukrywam, ale bardzo chciałem mieć tą skrzynkę. Bardzo chciałem mieć tą skrzynkę i bardzo się ucieszyłem, kiedy dowiedziałem się, że Kubrick ma zamiar ją w ogóle wprowadzić do swojej oferty. Ze względu na to, że potrzebowałem po prostu fizycznie takiej skrzynki. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory wyglądało to tak. Albo mieliśmy skrzynkę dużo większą, czyli w naszym wypadku toolboxa, albo mieliśmy skrzynkę dużo mniejszą, czyli toolcase. I jak to wyglądało w rzeczywistości? Chcieliśmy zabrać ze sobą szlifierkę kątową, na przykład taką jak to AEG, i ona z osłoną i starczą do toolcase'a się nie mieściła. Natomiast jeśli chodzi o toolboxa, no to tutaj zostawało jeszcze sporo miejsca, ale czasami bez sensu było taszczyć dużą walizkę, żeby taką po prostu jedną kątówkę ze sobą zabrać. Czy taką, czy jakiekolwiek inne większe narzędzie. Tutaj nie ma z tym większego problemu. Ona wchodzi elegancko, razem z założoną tarczą, razem z założoną rączką. No, przypuszczam, że trzeba by było akurat w wypadku tej szlifierki, jeśli mamy założoną tarczę, to ściągnąć akumulator, ale mieści się to nam bez najmniejszego problemu. I to jest rozwiązanie jednego z moich problemów, czyli skrzynka pośrednia pomiędzy tymi dwoma, które już istniały. A jaka jest różnica między nimi? Jeśli chodzi o naszego toolcase'a, to tutaj mamy niecałe 130 mm wysokości. Tutaj mamy około 170 mm wysokości. Natomiast w tym wypadku mamy no niecałe 250, czyli różnica jest dosyć znaczna, co ma znaczący wpływ na przydatność tej skrzynki. Jeśli chodzi o wymiary, to tutaj mamy 450, 451 powiedzmy milimetrów, w tą stronę mamy występami, które są z tyłu, mamy 332 i tak jak mówiłem, jeśli chodzi o wysokość, to mamy 170, ale to są wymiary zewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o wymiary wewnętrzne, to w środku oczywiście mamy naszą tackę i tacka ma możliwość zamocowania w dwóch pozycjach i nie jest tacką w pełni przykrywającą to, co się dzieje w środku w naszej skrzynce. Więc jeśli tackę fizycznie używamy i mamy ją załadowaną, to zarówno przez to, jak i przez ten otwór tutaj jesteśmy w stanie zajrzeć też, co mamy w tej tak zwanej bardziej spodniej warstwie. Natomiast jeśli chodzi o wymiary wewnętrzne, to w naszym wypadku mamy tutaj niecałe 380, natomiast to bez tych występów, które tutaj są do mocowania tacki. Jeśli razem z występami, no to tutaj mamy niecałe 370 na 27 i z 12,1 mniej więcej jest w środku. Natomiast należy uwzględnić, że ta powierzchnia nie jest w pełni jednorodna, ponieważ wypust pod naszą rączkę oraz jest troszeczkę niżej, natomiast kratownica jest troszeczkę wyżej, więc możemy całkiem fajnie te nasze narzędzia poukładać. Oczywiście Technician Case będzie również występował w wersji Red, ale myślę, że do prezentacji Pro w wersji Red jeszcze na spokojnie dojdziemy. Jeśli chodzi o samo nasze wykonanie, to mamy tutaj dwie rączki, zarówno rączkę u góry, jak i rączkę z przodu, co oznacza, że możemy bezpiecznie walizkę transportować w pozycji pionowej. Z tyłu mamy żeberka, dwa, które bardziej wystają niż cała reszta, które powodują, że skrzynka postawiona
stoi naprawdę stabilnie. Jeśli chodzi o wykonanie naszej klapy, no to mamy tutaj standardowo dwa zapięcia, zapięcia tworzywowe, zapięcia szare. Podnosimy klapę i już widzimy, że klapa nie zajmuje pełnej powierzchni naszej skrzynki. Rozwiązanie bardzo podobne u siebie miał Bosch w jednej z wersji swoich skrzynek, czyli niepełna klapa się podnosiła, w związku z tym nie było możliwości tam zastosowania systemu książki. Tutaj również nie ma takiej możliwości, choćby pewnie ze względu na obciążenie, bo jeśli byśmy takie 4 czy 5 skrzynek załadowali na kartę i próbowali je przeginać, bardzo łatwo byłoby naszą skrzynkę uszkodzić. Jeśli chodzi o naszą klapę wewnątrz, to tak jak widzicie, tutaj dookoła rączki tego miejsca jest po prostu zwyczajnie. Nieco więcej, nasza tacka ma możliwość zamontowania w dwóch pozycjach. Ona w tych pozycjach nie siedzi sztywno. A dlaczego nie siedzi sztywno? Dlatego, że załadowana w trakcie transportu, w trakcie obracania w tą i z powrotem, bardzo łatwo pourywałaby te zaczepy montażowe na tackę. Bynajmniej tak mi się wydaje, że dlatego zostało to tak zrobione. Powierzchnia w środku ładna, płaska, bez żadnych dodatkowych żebrowań, co nie oznacza, że tych żebrowań po prostu fizycznie nie ma. One są dosyć płytkie, natomiast występują w całej powierzchni spodu, w związku z tym ta nasza powierzchnia jest dodatkowo wzmocniona i dzięki temu usztywniona. Jak widzicie, dwie nóżki, w górnej części miejsca oczywiście dla tych nóżek. Zapięcia standardowe, takie jak we wszystkim w systemie Pro, czyli podwójne, dodatkowo dociągające, super sprawa. I jedna z rzeczy, która jest po prostu przepiękna, według mnie chodzi o wykonanie boków, to całe tutaj nasze ożebrowanie dodatkowe jest naprawdę fajnie wykonane. Jest to zrobione mega designersko. To logo Kubricka też jest super. Jak się nam te skrzynie zabrudzą, to zobaczycie, mówię to z własnego doświadczenia, że ona takie zakurzone wygląda po prostu jeszcze lepiej, bo fajnie powoduje tą taką głębię. Dla mnie rozwiązanie fajne i przede wszystkim naprawdę fajne designersko. Skrzynka oczywiście wyposażona jest w uszczelkę, natomiast nie jest to uszczelka całościowa. Ona jest cięta i łączona dokładnie w tym miejscu. Jak widzicie, producent deklaruje, że na skrzynce nie powinno się stawać i właśnie dlatego, że nie powinno się na niej stawać, to my po prostu na niej fizycznie staniemy. I to jest właśnie chyba odpowiedź, dlaczego na tej skrzynce się stawać nie powinno. Zobaczcie. Ona nie ma 100% stabilności. Nie ma 100% stabilności ze względu na swoją niezbyt dużą wielkość, bo wytrzymałość do stawania ma jak najbardziej. Podsumowując całość, za kwotę tam około 90 zł, bo za tyle ją znalazłem gdzieś tam w ofertach w sieci, dostajemy bardzo fajną, bardzo rozsądną skrzynkę, którą śmiało można polecić. I ja, moi drodzy, idę cieszyć się swoją nową skrzynką. Was oczywiście serdecznie pozdrawiam. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.